Mamy pierwszy słoneczny dzień w Hongkongu i z tego powodu się bardzo cieszymy. I bardzo cieszymy się, że aplikacje zapowiadające pogodę czasami nie mają racji, bo na telefonach, jak przyjechaliśmy, zapowiadali na kolejny tydzień non-stop burze i deszcze. Wczoraj w ogóle nie padało, było tylko pochmurno, a dzisiaj jest słonecznie. Dzięki czemu jest jeszcze fajniej. Odkryliśmy, że nagrywanie iPhone'em w nocy nie ma sensu, bo obraz lata. Mamy bardzo dużo materiału fajnego, który niestety do niczego się nie nadaje za bardzo. No ale cóż, takie życie. 7-Eleven, zajebisty sklep, polecam wszystkim. Idziemy przez miasto dalej. Idziemy szukać tanich komputerów i części. No. Tutaj jest taka lokalna jadłodajnia. Po prostu to, co tu się dzieje, to jest Meksyk, nie? Dwa dni temu widzieliśmy tutaj jakąś ekipę. Kręcili film dokumentalny. To taka pełna profeska. Duże kamery, duża ekipa. I siedzieli tam i kręcili. Nie wiem, czy będzie coś widać. Tutaj są takie zakamarki. O, tam trochę coś widać w tym. Tam dużo ludzi je. Lokalsi przede wszystkim. Tutaj jest po prostu ostro, nie? O, tutaj panie zmywają, to sobie pójdę gdzieś indziej. Te autobusy, takie minibusy, są bardzo ciekawe, na 16 osób. No i co? Hongkong wymiata. Niektórym pewnie by się nie podobało, uważaliby to miasto, przynajmniej tą dzielnię, za obskurną. Dla mnie jest totalnie pociągająca. Są inne dzielnice bardzo bogate, ale jeśli chodzi o klimat, prawdziwy taki hongkongowski klimat, tą energię, to myślę, że Kowloon to najlepsza dzielnica do zatrzymania się. Wypad stąd jest po prostu, wszędzie jest blisko i wszędzie jest coś po prostu do odkrycia, coś fajnego. No i wszędzie oczywiście klimatyzatory, nie? Prawie w każdym oknie. Masakra. No tu kawałek dalej, już trochę bardziej bogato. Przy okazji widzicie, jaki mamy widok. Poświęcam się, bo telefon mi moknie. A niech to. O, nawet zagrzmiało. Wow. O, użyczka z piorunami. Ostro leje. Nie wiem, czy to widać, ale ostro leje, no. Więc musimy siedzieć na chacie. Kurde, cały mokry. Dobra. Say cheers, mate! To the people of YouTube. Nie reaguje. Naćpał się pierogów. Dobra. To jest nasza chawira. Hostel. Na blogu opiszę. Łazienki tu są takie, patrzcie na to. Muszę wam to pokazać, bo nie ma kabiny prysznicowej. Nie no, po co kabina prysznicowa? Przecież nie zmieści się tutaj. Kibel jest za mały, żeby wstawić kabinę prysznicową jeszcze do kibla. Ale jest wystarczająco duży, żeby wstawić boiler i słuchawkę.
i mały zlewik, więc jeżeli chce się wziąć prysznic, nie wiem jaki inteligent wstawił w ogóle tą słuchawkę nad samym kiblem. O, jak widzicie. Więc żeby wziąć prysznic, no tam można by było robić to na siedząco. Siedząc na muszli i woda spływa ci na czaszkę, nie? I się mydlisz. No ale nie wiem, ja to robię na stojąco, po prostu oblewam się wodą ze słuchawki prysznicowej tutaj, stojąc w kiblu. O, wielkości tej. Wsadzam słuchawkę do zlewu i się kąpię. Później spłukuję, znaczy kąpię, może za dużo powiedziane. Mydlę i spłukuję później ponownie. A więc tak to wszystko wygląda. Mamy klimę, klima działa elegancko. Mamy resztki owoców. No i co? Siąpi ostro, no. O, takie widoki. Mieszkamy na 4. piętrze. I tyle. Mamy nawet super plazmę na ścianie. Tylko nie działa, bo gniazdo telefoniczne nie działa. Znaczy nie telefoniczne.